Cześć, do Beściaki z tej strony Bora. Dzisiaj gramy w ekipie dwuosobowej w Battle Royale. Jest ze mną detektyw Rutkowski. Siema, Rutek. Dziękuję, dziękuję, detektyw. Tak, siemanko, siemanko. I spróbujemy tutaj wszystkich rozwalić, co nie, Rutek? Dokładnie. Może nam się uda. Ja jeszcze wziąłem papkę, żeby, wiesz, odwracać uwagę. Lecimy tam, gdzie jest policja? Dobra, bierzemy policję i zdążamy. Dobra, ja już ją widzę. Ja tak samo. Okay. Jak oglądałeś mój odcinek, to może polecimy na gubernatora potem. Jak zdobędziemy policję. Poczekaj, pierwsze to ja muszę do policji wejść, bo daleko coś odbijam od niej. Leci ktoś za mną? Ja lecę, ja już mam policję. Czekaj, będę miał? Dobra, weź spark plugi. Okej. Pozbieraj tutaj szybko i zbieraj się. A, pozbieraj szybko, to zginę zaraz szybko. Nie, damy radę. Musisz mnie osłaniać, też patrzeć, tutaj ktoś jest. Patrzcie. Nie wychodzę z auta, jeśli poczekam na ciebie. Mam AR-kę, mam Magnum. Tu jest AR-ka, wysiądź. Mhm, okej. Tu jest. Rutek. Spoczy. Plecak tu jest, gdzie ja stoję. Dobra, wziąłem. Okej. Okay. Jak mi dasz kałaszka, to ten, to będę pod Bogiem. Nie mam kałacha. Bo ja już teraz na kałacha zmieniłem. Dobra, spadamy? No chodź. Lecimy na Gubera? Czekaj chwilę. Tak. Możemy jechać. Czy masz jechać? Jedź. Dobra. Tak, żebyśmy nie zginęli tylko. Mam radę. Tam się na gubernatorze uzbroimy, będziemy mieć drugie auto, jak się uda. Ty nie masz hełmu? Słoko, dam radę. Ja ci wrzucę do bagażnika. No, a teraz się nie da. To będziemy mieć chuja, tam będziemy mieć od chuja rzeczy. No dobra. No, o ile tam jeszcze nikogo nie ma. Aż co? Kurde, kiedyś nie jeździło tam osoby, kiedy zacząłem jeździć tam. Teraz tu pojawiają się tam osoby. Ale... Wiesz co, obciąłem sobie tego Samsona, tego co ten mikrofon, co nie? No. I sobie zamówiłem, bo... Wow! Wierzę. Na którym to jest sektorze ten gubernator? B2. B2? Aha, dobra, wiem, widzę. Jakoś tak. Ja zawsze tam jeżdżę do końca tego tunelu na D1. Wiem, na D1. I tam zbieram. Ciekawe, jak nie wyglądałeś mojego odcinka, to tam masz, nie wiem, z 5 aut będziemy mieć, jak się uda. Jak się uda i tam się zgadza, czy będziemy mieć 5 aut, do AR-ki około 300 amunicji. Ale tam jest blisko ten szpital i blisko jest też ten, wojskowy ten, no. Tam będzie dużo ludzi. Właśnie nie. No dobra, no jedziemy, zobaczymy. Zobaczymy i ten. A na szpitalu nic nie ma, a na wojsku się kevlar jest. Kevlar też by się przydał. Oj, ale ty, musimy tam dojechać jeszcze, ziomuś. No jedziemy. Oho. Zobaczyłem, że ja sobie przyniosę się tak na ofensywę, to jak wszyscy teraz przynieśli już. No ja też na ofensywę się przyniosłem, dokładnie. Ja już tak sam, ja teraz, ja tak, już nie uciekam, nie? To jak kiedyś? Tylko tak, jadę to autem, widzę jakieś te mapy, skakuję, tu. Jak padnę, to padnę, nie? Tak, zgadza się. Ale zauważyłem, że mam więcej, że jak jestem na ofensywie, to mam więcej szans na przeżycie niż ten. Rutek, ja nie dzisiaj, tylko ostatnio wytrzymałem w gazie dobre 5 minut. Coś ty, kurwa, ty robił? Tak, serio? No przysięgam, pokażę ci, będzie Battle Royale, nie na odcinek, 18 odcinek, gazownik. Nie wiem, czy jutro, chyba pojutrze. Zobaczysz. Z 5 minut, jak mi się wydaje, że nawet więcej w gazie wytrzymałem. I to celowo byłem w gazie. No to czekaj, to z kim ja to grałem? Wczoraj chyba grałem z jakimś typem, nie wiem jakim, ten wszedł do mnie, to zagrałem sobie BR-a. To my biegaliśmy ciągle w gazie, ale w końcu umarłem ja. Dobra, szpital już widać. Na szpitalu nie ma nic. Nie ma nic na szpitalu? Nie ma nic. Zastanawiałem się dzisiaj, to byłem po szpitalu, czy tam wejść. Raz byłem z Feuzem, to zgrzebaliśmy, tak na zaczęliśmy zobaczyć, co tam jest. Nie ma nic. Nie tankujesz benzyny? Dojedziemy, znajdźcie. Tam pozbieramy auta, oby tam nikogo nie było. No właśnie, oby. Jak nie będzie nikogo, to się uzbroimy, czyli jak będzie, to mam przerąbane. Mostek. A, widzę już gubernatora HP. Na moście nic nie było. Dobra, też o czym, jak auto są i wsiądziemy do jednego auta, jak będą spark plugs. Wiem, ale ja już słyszę wrony. Damy radę. Uwaga.
Tak, chwila. Wjedź tam po, pierwsze po prawej stronie, tam będzie jeep, nie? Tam, jest samochód. Spieprzamy stąd, spieprzamy stąd. Niech się wytłuką. Jakieś obozowiska, jakiś camping trzeba zobaczyć. Kurde, nie mogę, nie widzę za siebie. A pojechał, wjechał do góry. Nie. Dobra, jedź, jedź. Jedziemy na... Jedziemy tam, gdzie moje miejsce jest, na D1. O, to czekaj, siadaj na pierwszą górę. Okej? Okay? No. Wsiadłeś? No, ja nie wsiadłem. Zamieniłem się miejscem. Kontrol i miejsce. Wybierasz. Dobra, czekaj, ja benzynę zatankuję. Tankuj, jedź. Kurwa, masz. Dobrze? Hello, man. No pojechaj, otaczmy do długi. No widzisz i kurde, więcej osób o tym wie. No co tam, kurde? Ja jeszcze tam ich tam nie jeździ, teraz to się dzieje. Dobra, przejedziemy przez te góry. Jaką ty masz broń? Wziąłeś tą AR-kę, nie? Wziąłem. No i tak nie jest źle. Ja mam Bakolta i AR-kę. I mam granata. A ja chyba też. Chyba... Kurde, to ja są takie myśli, żeby zrobić Allah Akbar w tej bałcie. Żeby co zrobić? Allah Akbar w bałcie. Ja ci kurwa dam zaraz Allah Akbar. To jak ja wysiądę. Nie jadą za nami, nie jadą. Głos mi się zbagował w aucie i słyszę auta. Ja ciebie troszeczkę ci usłyszę. Bo... A... Serio? No nie tak bardzo, ale... Bo wiesz czemu? Mam dźwięk głupie w kąpie. Łoż, fuck! Dobra, no, udało nie, się. Jak bokiem panie jeszcze północy zrobi. Przodem. Dobra. Wiesz, wczoraj grałem, kładem skoczyłem w takiej przepaści jak teraz, nie puknął. Ja kłada jeszcze nie rozwaliłem, ale samochodów już wiele. Ja kłada dużo razy robię. Jeszcze, czekaj. Wiesz, po wipe mają wodę powiększyć. No ma być to nowe miasto, nie? No na F4. Tak, F4, F5 podobno. Ma być taki jakiś ten, po festynie jakieś miasto. Co ma być? Po festynie jakby, ubrany tak jakby po festynie. Wiesz, festyn i tak dalej. Nawet nie wiedziałem. No. Ty, skąd tak. Ty bierzesz informacje o tym, kiedy będzie wipe i kiedy będzie, co będzie? Hejtmanzyłam strona. Ty, wrzuć mi ją potem linka. Dobra. Na Priva albo na Facebooku. Wipe ma być na dniach. To ja wiem, ale ten, bo ja korzystałem z takiej polskiej strony, ale ona już jest nieaktualna, stary. No nieaktywna. Tam już coś nie ma, nie piszę, co założyłem. Ja po angielsku. To też mam taką stronę angielską, kurde, ale ona jest taka strasznie z opóźnieniem. Dzisiaj patrzyłem, to tam wiadomości z grudnia są. A. O. Wow, drzewo, dobra. Tutaj dużo tych drzew jest. Gdzie jest strefa? Wiesz, że mamy strefę, wiesz, że jesteśmy przy granicy. Wiem, zauważyłem właśnie przed chwilą. Ty patrz na strefę, nie bój się, ja dobrze pojadę. Krambery. Krambery? Oj, to daleko. Damy radę, panie. Musimy tutaj tylko pozbierać i damy radę. Będę ci pokazać tego fajnego buga, że uciekniemy tak jak umiesz wchodzić na dach, na który się dach nie da wejść. Taka magia? Nie. No to cię pokażę. Lutek ci pokażę. Czekaj, bo wrony znowu słyszę. A ja wiesz co słyszę? Nic nie słyszę, bo zbagowało mi się. Ej, gdzie jesteśmy? Ej, jedę, gdzie ty pojechałeś? No dobrze jesteśmy. Gdzie my jedziemy? Czekaj. Kurwa ma ci źle. Dobra, dobra. Musimy przez to przejechać. Damy radę. Ale benzyny mamy mało. Może nie damy rady. Ja? To jest kurwa górski patrol dzisiaj. Jesteśmy E1, musimy odbić na prawo. Wiem, na lewo. Na prawo. Na lewo pojedziemy w granicę. Dobra, odbijam na prawo. Łoż ty. Ale jesteśmy w dupie. Nie, spokojnie. Kurwa, źle pojechałem, no. Dobra, damy radę. Tylko damy. Dojechać do sezonu i będzie git. Wiem. Już nie cisnę tam na to. No to słabo, słabo. Na to D. Do drogi zaraz dojedziemy i będzie dobrze. To benzyna 18%. Nie jedź na świecie. Nie jadę na turbo. Jak? Czepię nim jak szatą.
No. No kurwa mówię, górski patrol, nie? Wiesz, u mnie wow! U mnie był, jak był śnieg taki duży, co nie? No. To sąsiada teganówka utknęła, co nie? Co? Sąsiada teganówka utknęła. Aha. A mój ten, mój dziadek ma Nissana Skyline'a i wyciągał go nim. Nissan wyjechał, a tego Nissan nie wyjechała. Co twój dziadek ma? Skyline'a. Nissana Skyline'a? Tak, tego z 2000... Chyba, że starego bardzo. Drugiego. Tego, co miał O'Connor w Ściekli. Co ty gadasz? Mój dziadek taksówkarzem jest, on sobie po prostu hajs przepiera, nie Skyline wie, to jest samochód, który jest sprzedawany tylko w Japonii. Możesz go tylko importować... A ci podeślę zdjęcie, ja możesz go tylko wiesz. Importować. Nie da się go w Europie bodajże kupić. Chyba, że coś się zmieniło. Są te starsze wersje. Nie wpadamy do tego domku, nie? Ciśniemy na pleśnie. Otwarty jest? Otwarty. Zamknięty. Zamknięty. Czekaj, ja zobaczę, gdzie jest ten safe zone. No, jesteśmy na E3. Jedziemy, bo paliwa mało. Tak, odbijesz, kawał. Tak, zaraz odbijam. No, to ci mówię, że dziadek ma tego, on nie jeździ, bo jest starszy, nie? On jeździ tym Volkswagenem Szaranem, jeździ, bo no tak to tak bierz prawko, rób i mykaj dziadkowi Skyline'a. Tak, nie, pierwsze moje auto jest jakieś gówniane, żeby będę czego wiesz. Będzie szkoda mnie, jak go skrzyprzy. No, takie auto by szkoda by było rozwalić. No, bardzo szkoda. Stoi to w garażu. Camping też zamknięty, kurde. Jak będziemy w safe zone, daj znać. Pasowałoby do Canberra, ja tam ci weźmiemy na standardy. O, campingi przed nami. 27 typa jeszcze. Można byłoby obczaić. Ty będziesz patrz, powiem ci tak. 10 osadów. Grałem z Ravenem. Co nie? No. Było nas czterech. I myśleliśmy, że jest tylko dwa teamy są na trójcie. I patrz. Obczajamy czy jedziemy? Otwarte tak. Wszystko. No, to jeszcze mamy daleko. F4. Wiecie, że teraz będziemy w sezonie, pasował do Canberry, by dojechać. Przynajmniej tam jakieś itemki by zostały. Tylko w Canberry. Canberry? Nie dojedziemy. 7% paliwa, panie. Odbij w lewo. Odbijam. Jak się wytłuką, ile wejdzie. Ty tak się przesiadasz w tym samochodzie. A bawię się. 20... Ej, no. Czuję się jakiś ty był pedofilem, a ja bym taką babką, która coś mi zwrócić. No, sam coś jest pedofil. Ja ty nie masz tytułów. Dobra, bez takich tekstów nam filmu jebią. Dobra, 5%. No zaraz będziemy musieli wysiąść. Ale. Gdzie jesteśmy? G4. Siadamy? Nie, jeszcze nie. Jak najbliżej do tych gór? No i pojedź na S. Gaz. 3%, no zaraz możemy wysiąść. Oj Boże, pasowałby do tego G4, o fizz. A co źle? Dobrze. Na szpuli jeszcze tutaj wyjadę. Uwaga. Wyjadę. Yeah! Wysiadaj. Dobra, H5. Masz jakiś kask? Mam, chodź. Mi rzuć. Proszę cię, bardzo. Plecak masz? A mam. Dobra, apteczkę chcesz jedną? A jak masz, to możesz rzucić. Rozglądaj się. Chwila, ja sobie... Ubiorę sobie takie coś. O, dziękuję. Proszę cię bardzo. Rzuciłem ci apteczkę. A ja mam rogi. Ze zrzutu ostatnio wziąłem. Ja też mam tego. No chyba z 3. Albo jeden. Jeden, bo dwa mam, bo rozdałem jeden. Dobra. Gościu po lewej. SE. SE. Widzę. Widziałem. Obchodzisz go od lewej? Mogę iść. Czekaj, tylko nie wychylaj się pierwszy, nie wychylaj się. Nie wychylam się. Nie wiedzę, gdzie on jest. Nie widzę typa. Dziura nie ma. Idę dalej. Gdzie jesteś? Z mojej lewej? Dobra, widzę. Tak.
Chyba on chyba poszedł dalej, on nas nie widział chyba. Czysto. Sprawdź w prawo. Sprawdzam. Czysto. Będzie w lasku. Tak. Nie wychylaj się, mamy tutaj spokój. On jest sam, nie musimy się wychylać. Nie biegnij za nim, bo potem będzie głupio jednemu grać. No to ja wiem, nie idę. Chcę tutaj, tylko czekaj. Bo mi głos nie idzie, o, dobra. Już ciała. Powolutku, no, sobie możemy schodzić, powolutku. Czekaj, bo tu jest gdzieś przecież ten jeszcze. Ognisko. Obczajam, że... Czy coś tu chodzi? Za mną nie ma nikogo. Strzelasz ten dalej z trzeciej osoby, a ty z pierwszej? Różnie, raz tak. Zależy, ile mam czasu. Ja się już nauczyłem z trzeciej strzelać. Lepiej. On pobiegł do tego lasu. Na pewno. 17 typa oprócz nas, gdzie jesteś? Tam dalej, patrzę się na lasek. Widzę. Miałem te piórka. To znaczy, że ktoś jest. Oni wszyscy w kamery siedzą, znaczy większość. Nie jest źle. Masz bandaże porobione? Ja mam. Czy chcesz? Nie, no spoko. Mam. Kurde, w dupie było z tym gubernatorem. Nie pykło. On nie pykło. No dobra, góry mamy obstawione. Tędy chyba jak nikt nie przejdzie. Lewo zrzut. Gdzie? Na lewo leci sobie, po polutku. Jak przyjdą to kanionem. Gdzie ty ten zrzut widzisz, bo ja nie widzę. Na lewo. A gdzie ty jesteś? Za tobą. No, to tam, o, tu leci. No szkurde, ja nie widzę zrzutu. A samolot widzę! No samolot. Ale jeszcze nie zrzucił. A ja to zrzut leci. No to samolot, a nie zrzut. Musimy dobiec tam za róg, nie? Kawałek. Gdzie będziemy biegnąć? Na tamę czy na drogę? Właśnie ja prowadzącą na krambery. I weszedł na budynek tym trikiem. Wiem. Dobra. Będziemy tam za chwilę biegnąć. Chodź w sumie już. Minuta. Tak, z lewej strony. Tak. Tam przez te pola będzie najtrudniej przebiec. Wiem. Ale lewej strony drogi się będziemy trzymać. Tak. A potem przebiegniemy na prawą. Na tego typa filuj. Bo on też gdzieś tutaj jest. On chyba sam był. Sam. To tyłem. On nie wiem, czy on nas nie widział. Na pewno nas widział. I nie wskoczył na nas. No nie wiem. Ale trzeba na niego mieć pozór, bo on też będzie cisnął w tą samą stronę, co my. Jest 13 graczy poza nami. W ogóle dzisiaj, tak mnie wkurzył dzisiaj kolega w szkole. Wziąłem rurkę metalową, przypieprzyłem o tą rurką. Pójdziesz siedzieć, detektyw Rutkowski. W kurwi mnie już od razu, jest pierdoli, rudy. Ja się do tego rudy był, jest. Z gór nikt nie zbiega poza nami. Dobra, bo jest nudno, czekaj chwilę. Czekaj chwilę, nigdzie nie idź. Stoj. Ja chcę, czekaj, chcę się pobawić chwilę. Chwila, połóż, że się typu, e. Nie będę się kładł, bo ja muszę cisnąć, bo za chwilę tu gaz jest, chodź. Kurde, no, czemu się, ale mój się typu nie chce położyć, czekaj. Halo, no kurde, ej, kto się kładło? Halo, Franku, chodź, bo gaz. Dobra. Chciałem się sturać z górki. Nie czas i miejsce teraz na zabawę. O, gryzie mnie. No, to super. A to już będzie mnie też, mnie też. A gazu już nie ma koniec? Nie no, musimy tam przebiec na pół tej polany jeszcze. Dobra. Damy radę. Ja wpadam do kampera, zobaczę co jest w środku, biorę apteczkę i biegnę dalej. A ja nie biorę apteczki. Ja pierdolę. Czapka, koszulka. Druga czapka. Trzecia czapka. Biorę apteczkę. To ciśnij przez te polany, ja zaraz tylko ciebie dolecę. Biegnę! Ja już też. Chyba wyjdę. Trzymaj się bardziej prawej strony, ziomuś. Bardziej tej skarpy. Tak jest, mistrzu. Okej, detektywie. Powiedz, czy jesteś jeszcze w gazie? Jestem jeszcze w gazie. Ile masz procent? Mam 50%. To niewiele. O, wyszedłem. Okej. Szybko apteczkę bier. Uważaj tam na siebie teraz.
Dobra, wyszłem z gazu, czekaj. Dobra. Ma kawałek tylko jest do Cranberry. Ciśniemy do Cranberry czy czekamy? Ta. Na pewno? Ja, kto nie ryzykuje, to nie bierze pana. Tak jest, biegniemy. Na drugą stronę czy od tej strony? Ja tak myślę, który od tej strony, wybrać? Od tej strony, słuchaj, bo tu są jeszcze kampery pod na dole, w dolince. Dobra. Ja myślę teraz tak, który budynek wybrać, czy na który wejść, bez strzelaniny. Albo prawy, albo lewy, na pewno nie środkowy. Dobra, czekaj, tu jest, dobra, wejdźmy na lewy. Mówisz o tych wieżowcach, nie? O tych budynkach. Ale tam nikt nie wejdzie oprócz nas. Mówisz o tych czteropoziomowych, nie? Czy pięcio, cztero. Nie, ty mówisz o blokach, na które da się wejść na dach. Ja mówię o domku, na którym się nie da wejść na dach. A no dobra, to prowadź, to prowadź. Magicznym. Ale to po co będziemy wchodzić? Żeby nas szybciej zdjęli? Tam nie, tu ktoś tam może być, uważaj, drzwi zamknięte. Tam nas nikt nie ściągnie. Tu ktoś może być. Pokażę ci, o co to chodzi. Ej, naboje do szota. To nikogo nie było. I mam pompę. Ja jeszcze mam z pompy. Już tu są kolejna amunicja. Poczekaj. Wojskowy hełm. Apteczka w środku. AR-ka naboje. Bierz jedno, ja biorę drugie. Podzielimy się je. A, dobra. Czekaj, biorę tego. Czy wezmę stuna? Tu jest kolejny, patrz tu. Ej, biorę jedno. Tu. Dobra, wziąłem, też weź. Ale tu wczoraj. A, okej. Już wziąłem paczkę. No to chodźmy. Brygada Kryzys. 30 sekund. My jesteśmy już poza gazem, także możemy tutaj zostać. Na wieży. Auto. Gdzie? Dobra, widzę. Ostrzelamy je? Dawaj, mamy pestki. Nikogo nie ma, nie strzelaj. Ale chcesz być u góry, albo w krzakach. I na pewno będzie u góry. Gdzie jesteś? Czekaj, poskanuj krzaki. My jesteśmy poza gazem, także jest spoko. Rozwalasz samochód? Nie, strzelam w krzaki. Wbiegasz tam, mówisz? Biegnę. Tam, bo do tej domku powiedz. Dobra, biegnę za tobą. Jak ktoś będzie, to będzie na górze raczej, wiesz? Na tej górce. Najpierw dałem te krzaki, bo jak, wiesz, jak typek dostanie, to się ten, wystraszy, nie? Dobra, biegnę za tobą. Co, biegamy do góry? Chodź, tak nikogo tam, ale... nikogo tam nie widać. Kurde, po co ja ten Magnum noszę w ogóle? W ogóle Magnum zabija na hita zombiaki. Skapłem się ostatnio. Patrz, bo ten koleś gdzieś tu będzie. Prawdopodobnie jest sam. Dobra. 12 typa jeszcze poza nami. Mamy bloki przed nami. Mapa? Jesteśmy na sejwie. Możemy posiedzieć tam. Masz apteczki jakby co? Jedną, ty też masz jedną, nie? Tak. Bo jedną zjadłem. Takie apteczki, żeby się wyleczyło potem uleczyć, jak... Bo wiesz, to jest tak, decyduj się, wchodzimy na ten dach, bo ja potem z tego dachu trzeba zeskoczyć. No dobra. Żebyś tylko nie zjebał akcji. Dam radę. Jak nikogo tam nie wie, to dam radę, chodź. Biegnę z tobą, tylko nie wiem, gdzie ty biegniesz. Do tego wejdziemy. To jest tak. Uwaga. Zamykam drzwi. Jakiś plecak na... Uwaga. Tutaj czekaj, zamknę z przodu drzwi. Dobra. I tutaj nikogo nie było, chyba apteczka jest. To bierz. Ale to pootwierane. A to pootwierane, nie? Dobra, to się był. Plecaki są. Ale pootwierane są. Ja jestem na parterze, także uważaj, nie strzelaj, jak co. Na samą górę? Tak, chodź na samą górę. Obczają każdy pokoik. Mam apteczkę. Okej, dobra, wpadam na górę. No, chodź, to się pokażę, jak to się robi. Sama góra, mówisz? Tak. Widzę cię. Dobra. Chodź. To jest tak, patrz. Czekaj, naboje do pompy. Chodź do tego pokoiku. No. Chodź tam. Do tego? No. To jest patrz. Wszędzie gdzieś jest taki ruch tutaj, nie? Tak, w takich drzwiach, co nie? No. To jest tak, klikasz tutaj AS, co nie? I blokuje się na tych drzwiach, co nie? Na tym rogu. Rozumiesz, co nie? A czemu AS? Aha, no dobra. No, blokuje się, co nie? Jak trzymasz to AS,
klikasz E, co nie? E? No, no. Wtedy się zamykają drzwi, rozumiesz? No. I podczas zamykania tych drzwi skaczesz po prostu i patrz. Do widzenia. Co ja mam trzymać? A, S. A, S? Drzwi i skaczesz. Kurwa mać. Zjebie to. Dasz radę. To jest banalne. Każdego uczestnika wychodziło mu za... Nie wyszło. Podczas zamykania drzwi podskocz. I dalej trzymaj to AS. Nie wyszło. Kurwa, tu jestem sam. Ja zaskoczyłem, dlaczego? Nie, spokojnie. AS, to mnie zaś buja do tyłu. Aha, dobra, może zrozumiałem teraz. No kurde, zamknęły się beze mnie. Dasz radę. Jak ty żeś to wykombinował? Każdemu się udawało, dasz radę. No nie dam rady. Kurde, zaskoczyłeś. Czekaj chwilę, jeszcze z dwa razy, poczekaj. Dobra. Chcę ci tego nauczyć, bo się to przydaje. Wyskoczyć nie da się, nie mogę. Jak nie masz podskoczyć, czy co? No nie da rady wyskoczyć mi. Jeszcze coś spierdoliłem, bo mi w ogóle teraz nie chce... No teraz mi dopiero idzie. Czy to jeszcze jest pompy? Tak. No co ty, nie, chłopek mi nie chce wyskakiwać. W ogóle. W ogóle, w ogóle ci nie skacze? Czekaj, idę do ciebie. Jak zamykam drzwi, to nie wyskakuje mi. Dobra, ja tu jestem. Idę. Jestem u góry. Okej. Pokaż to. Tu jestem, za tobą uważaj. No pokaż jak to robisz. AS, tak. No. No i widzisz, i cały czas naciskam wyskakiwanie i nie da się. Ale to, aha. A podskocz teraz. Jak daję do tyłu AS, to nie wyskakuje. A to ustaw ci tego AS i podskocz. No i teraz, zamknij drzwi i podskocz. Wcześniej, jak klikasz, to musisz podskoczyć już. Dobra. Jestem! Dobre. Oj, fuck. Wyjdź stamtąd. Jak mam wyjść? Jesteśmy w safe zone przecież. O nie, już nie. Co? Już nie mamy safe zone. Dobra. Kurde, teraz nie mogę tam skoczyć. Chwila. Ty, a tam na dachu jest ten. Wiem, ale chyba widziałem. No. Czekaj, patrzę, że tutaj nikogo nie ma. Jest, skoczyłem. I ty wiesz, co to jest fajne? Ty patrz, gdzie jestem? Gdzie jestem teraz? Jeszcze raz. Patrz, nie muszę się. No, tu jesteś pewnie w tym. I patrz, jeszcze raz do ciebie. No, w kominie jesteś, wiedziałem, dobra. Jeszcze 9 poza nami. Za chwilę będziemy mogli tam skoczyć na ten budynek drugi i... Będzie git. Jak żeś to wymyślił? Przypadkowo pewnie. Nie. Pamiętasz Piotrka, nie? No. Piotrek to tam z... Bo postawiliśmy drzwi do wieżyczki, co nie? I ten się jakoś czarodziejsko magicznie teleportował się na dach. No i potem taki jeden skubi. Pozwól mi sobie, my tak kombinujemy z tymi drzwiami. Kombinujemy i w końcu udało się. Samochód? Nie. Przejechał. Ty, my musimy spadać stąd. Wiem. Na drugą stronę. Chodź. No pod góry. Ale to tam, gdzie zrzut jest. W tamtą nie. Stronę. No jak to nie? Musimy iść na Upper Rhythm Camp, czyli w lewo, tam. Na WSW. Gdzie na WSW? Słuchaj, detektywa Rutka. No to tam, gdzie ja patrzę, no stary ziomuś. No chodźmy. Nigdy cię on nie zawiedzie. Mam pewna na pamięć. Dobra. Bierz. Zebrałem. Też? Chcesz tego? Nie, spokojnie. Nie, bo on jest pozamykany. Ej, o. No to może... zbieraj, co można zbierać i... Może ten... apteczka by była, bo mam jedną. Ja mam dwie, jak chcesz, to ci jedną dam. Tylko nie, bo się, ja bym się właśnie teraz... O, stary, biegniemy, chodź, spieprzamy, mamy 60 sekund, ziomuś. Kurwa, no to dawaj, idę. My się w ogóle nie wyrobimy nigdzie. No. Masz kewlarską wziąłeś? No właśnie tak znalazłem. Ty, jak będzie jeszcze jeden, to od razu mi mów. Mam biegnąć. No to biegniemy. O, szybko. Biegnę z tobą, biegnę. Ja wiem, gdzie mam biegnąć. No. Damy radę. 30 sekund, jest lipa. Damy radę. Jest lipa, pane, lipa. Nie, mam aptekę już, bo mało życia i tak. Ja ci mówię, przez ten most powinniśmy przebiec, po prawej stronie.
I tam w stronę gór się kierować. Ziomuś, chodź. Źle zrobimy, ale... jak tam pobiegniemy. Ale patrz, tutaj się przebiegniemy przez ten. No mówi, i po wodzie będę biegał. No i dobrze, będziemy, chodź, chodź. No to jest głupi pomysł. Lepiej było przebiegnąć po moście. Tam jest zrzut, ja tam biegnę. Biegnę do zrzutu. Dobra, chodź. Apteczka. Będziemy, pochodzimy sobie w gazie. No, dam ci apteczkę, spokojnie. To zobacz, trzeba patrzeć, to jakieś niespodzianki nam ktoś nie szykuje. Nie, pewnie się wszyscy zdupcyli. Musieli. Jak będzie snajpa, to ci dam. Dobra. O, jestem w gazie już. Ja też, patrz się. Lutujesz? Tak, tak, tak. Rzuć mi taką apteczkę. Militarka, ten. Snajperka, chcesz snajperkę? Nie, snajperkę weź. Weź sobie dwie apteczki, zostaw mi dwie. Weź te apteczki sobie, co rzuciłeś. Gdzie są? Rzuciłeś mi apteczki? No wziąłeś apteczki. A, okej. Okay. No to chodź, pieprzamy. Chodź, trzymaj to, co rzuciłem. Masz tutaj. Weź wszystko i chodź. Na drugiej stronie mi dasz. Rutek. Idę. O, nie idziesz, bo siedzisz. Nie się udać gdzieś. Zapakuj apteczkę i bujaj się. Musimy dosyć kawałek przebiegnąć do gór. A jak widzisz, na razie nikt nie chce ginąć. Nadal 11. Dobra, pakuję bandaż i gazę. Kurwa. Gdzie jesteś? To. Ja muszę apteczkę pakować przed ostatnią. Jestem 30, ja mam 33 HP. Biegnij. I to jeszcze dosyć kawałek musisz biegnąć. Może się uda. No by. Nie chciałbym tutaj sam się, kurde, gibać. Oby, proszę. Ile masz energii? 20 HP. 21, 20. Ja mam 60, ale ja jestem na apteczce. Jesteś na apteczce? Tak. To powinno ci się udać. Aha, nie uda się mi. Nie uda mi się, nie! No, to cię zbieram i biegnę dalej. Jeden HP! O, fuck! O, ale wybiegłeś! O, w pizdu! Ale ci się fuksło! Ale ci się fuksło! O, okresu dostałem, matko boska! Jeden HP miał wybieg z gazu. Chodź tu, gdzie jesteś? W krzakach po lewej stronie. Ja pierdolę! Jakie szczęście, jak mi serce na dupce. Rzuć mi tutaj z dwie apteczki, albo jedną chociaż. No, jedna mi styknie. Ile ty ich masz w ogóle? Ile masz apteczek? Jedną. No to dobra. Bandaże masz i tak dalej? Leżę się właśnie teraz jedną, tak? Idę, czekaj, to co jeszcze przeładuję? Snajperkę. Musimy, w górach się skończy. Masz snajperkę? Kurde, genialnie. Chcesz czy nie? Nie. Ty lepiej grasz snajperką niż ja. Dobra. Jedziemy z tym koksem. No poczekaj chwila. Niech oni sobie tam wbiegną w góry. Boże, jakie szczęście, ja nie mogę. Ej. Jest dobrze. Musimy w góry zaraz wbiegnąć. Dobra, biegniemy? Już czekaj, muszę wziąć tego ten. Raz, dwa i trzy. Lecimy. To leci. No lecę. Bandaż mi się po prostu jeszcze robił jeden, wiesz? Dobra, chyba mamy daleko. Stary, tylko uważaj, bo głupio by było snajperkę stracić. Drugi raz, człowieka tak. I człowieka w ekipie. Drugi raz, szczęścia nie będę już miał takiego. Coś mi z prawej strony mrygło. Nie. Jest prawo, typek. Gdzie jest? Kierunek. Na SW. Zaczynam. SW? Tak. Gdzie ty go widzisz? Zaczynam tutaj był. Biegnę od lewej strony, go flankuję. Biegnijmy. Nie ma czasu. Nie ma go. No zaraz w plecy dostanę, a ty mówisz, nie ma go. No bo nie ma go. Biegnął, ale zniknął. Widzę, na mango widziałem. Stał się i lipił na mnie.
Te góry teraz uważaj. Nie wiem, czy nie jesteśmy już dobrze, G7. Ej, stary, nie, nie, nie biegnij dalej. A dobrze jesteśmy? Nie wiem, no co zacząć. Myślę, że tak. Ja nawet odbiegnę trochę w dół. Dobra, też. Dobra, teraz tutaj będę filował na tego gościa. Gdzie ty jesteś? Dobra, drzewo obok mnie. Ja pilnuję tej lewej strony tego gościa. Idę tutaj. Na... Gdzie jest? Na W są typy. Na W? Tak. No to ostrzel ich, przecież masz snajpę. Dobra, widziałem jednego. Ale nie ma, nie wiem gdzie są, bo ja jestem za kółką, nie? Nie widzę. No na mnie na razie nie biegnie, ale ja też obserwuję tą lewą stronę, wiesz? Szukam ich, ale nie widzę ich. Oni są przede mną tam, przebiegali w dół. Przebiegali na SW. Na SW? Aha, tak. Okej. Okay. Auto, pick-up jest, pick-up jest. Ale a? Kierunek mi podawaj, a nie pick-up jest. Na SW, kurde. Jedzie tu. Do mnie? Dobra, widzę go. Dwóch typa. Widzę. Snajperę pociągnij snajperą. Mam granatę. No to jebaj. Jebaj, masz idealną okazję. Da? Co jest? Kurde. Czekaj, nie widzą mnie. Zginęłem. Kurczę, zginęłem. Okej. Okay. Rutego, on mnie ten, po lewej stronie, on mnie lutował. Do ciebie biegnie, tyłem, plecami ci chce wyjść. Ach, też cię zniszczyli. Piąte miejsce. Kurde, ten granat nie pyknął. Rzuciłem prosto pod nich. To nie, musiałeś nie trafić, kurczę, no. Jakby ten granat jebnął, idealnie w nich. No, tak. No trudno, piąte miejsce nie jest złe, baga mamy. Te beściaki, widzicie, zero killów. Zabiłeś kogoś? Tak. Jedną osobę? Tego z tego teamu. Aha. Dobra, te beściaki, jak wam się podobało, zostawcie łapę w górę pod filmikiem. Napiszcie jakiś komentarz i odwiedźcie też kanał detektywa Rutkowskiego. On już nie pracuje w policji. Trzymajcie się ciepło, strzała.